Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji rozpoczynającej konsultacje społeczne dotyczące bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Na konferencji też zostanie przedstawiona informacja na temat powstawania Rady do spraw partycypacji społecznej, a także planowane konsultacje na rok 2018. Szanowni Państwo, budżet obywatelski to zawsze zależy mi, żeby sprowadzać to do konkretów. To tak naprawdę są 10 milionów złotych dzielonych przez mieszkańców, około 40 inwestycji każdego roku. No i bardzo duże zaangażowanie mieszkańców. W tym roku było to ponad 40 tysięcy głosów, ponad 500 zgłoszonych wniosków do BBO. Dlaczego konsultacje? Chcemy zaangażować mieszkańców już na etapie przygotowania BBO, poszukiwać nowe rozwiązania. I tu bardzo ważny element. Konsultacje nie są jakby nastawione na frekwencję, która ma wynieść, nie wiem, 1000, 2000 ankiet. Mamy świadomość, że to jest etap, gdy pracujemy nad regulaminem, nad rozwiązaniami. Dlatego szczególnie zależy nam na zaangażowaniu wnioskodawców, na zaangażowaniu rad osiedli, na zaangażowaniu osób, które z budżetem obywatelskim już miały styczność. Tak, by te wszystkie wnioski praktyczne móc wykorzystywać w kolejnych edycjach, a nie chodzi tutaj o ściganie się na liczbę ankiet. Stąd też wśród narzędzi będzie widać, że oprócz ankiety jest też nacisk na inne istotne elementy. Najważniejsze daty, bo to już wiele razy wspominaliśmy, trzy konkretne części, czyli zgłaszanie projektu, weryfikacja i głosowanie. Zakończyliśmy głosowanie 3 października. W projekcie budżetu miasta na 2018 rok wybrane projekty się znalazły. Tak to wyglądało na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o liczbę głosów oddawanych w budżecie obywatelskim. Zaczynaliśmy od 6,5 tysiąca w 2013 roku. Teraz to było głosów 40 201, w tym 30 796 kart, bo przypominam, żeby nie być tutaj manipulacje posądzone, można było na jednej karcie oddać głosy do puli na dane osiedle. Tak będzie wyglądał plakat promujący konsultacje społeczne od dziś do 28 lutego 2018 roku. W ten sposób od strony wizualnej promujemy samą ideę konsultacji. No i narzędzia. Wspomniana ankieta internetowa i papierowa. Ona będzie zaraz po konferencji prasowej uruchomiona na naszej stronie internetowej, na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl. Oraz oczywiście za pośrednictwem portali społecznościowych i naszych profili tam znajdujących się. Spotkanie z radami osiedli, już jak spotkanie jest zaplanowane. Jednocześnie też na tym spotkaniu poprosimy Radę Osiedli o wybranie swoich przedstawicieli do Rady do spraw partycypacji. Spotkanie z mieszkańcami, z udziałem zewnętrznego moderatora. Obserwując debaty dotyczące strategii rozwoju miasta, no jeden z wniosków takich, który mi się osobiście nasuwał i gdzieś tam na etapie przygotowania konsultacji to zawnioskowałem, że udział wewnętrznego moderatora jest bardzo korzystny dla samego procesu konsultacji i pozwala też się skupić na problemie, a nie na, czy na kwestii merytorycznej, a nie na elemencie, czy ktoś lubi prowadzącego z danej miejskiej jednostki, danego miejskiego wydziału, czy też nie, bo często gdzieś tam te dyskusje bez takich partnerów zewnętrznych do tego się sprowadzały. Oraz o zaangażowanie samych konkretnych wnioskodawców, dlatego każdy wnioskodawca otrzymał od nas list z ankietą i zaproszeniem na spotkanie osobno. Uważamy, że to jest ta największa grupa osób, która no w praktyce miała styczność z budżetem obywatelskim i powinna nam coś na ten temat powiedzieć. Ewolucja podejścia do partycypacji społecznej. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o najważniejsze daty z tym związane. Od 2007 roku funkcjonowała uchwała o konsultacjach społecznych. Na jej podstawie były przeprowadzane czasem konsultacje społeczne dotyczące działania rad osiedli, kiedy była za niska frekwencja w wyborach, na przykład, czy też w związku z planowanym poszerzeniem granic. Jednakże same inwestycje praktycznie nie były konsultowane na podstawie tej uchwały. 2011 powołanie Wojewódzkiej Rady do spraw Kultury oraz Rady Sportu, w 2012 pierwsza edycja budżetu obywatelskiego, w roku 2013 Rada do spraw Estetyki powstała oraz Zespół do spraw Polityki Rowerowej, także została zrealizowana pierwsza inicjatywa lokalna z programu 25/75. W 2014 roku prezydent wydał zarządzenie obowiązku wykładania do publicznej wiadomości planów inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, czyli już byliśmy blisko tej definicji konsultacji społecznej.
konsultacji społecznych, traktując to jako wyłożenie planu do publicznych wiadomości. W kolejnym roku już powstała Rada Seniorów oraz Rada Pożytku Publicznego. W 2017 udało nam się znowelizować uchwałę Rady Miasta o konsultacjach społecznych. Nadaliśmy temu nowy kształt, nazywając regulaminem bydgoskie konsultacje, tworząc nową stronę internetową. Ten regulamin był współtworzony przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, za co po raz kolejny w tym miejscu dziękuję. Oraz mamy rok 2018. Będzie to rok, w którym formalnie powstanie Rada Spraw Partycypacji Społecznej, o której powiem w kolejnej części. W skład samej Rady Spraw Partycypacji Społecznej wejdą przedstawiciele strony społecznej, czyli właśnie przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do dziś trwa nabór wniosków przedstawicieli, którzy byliby chętni w niej zasiadać. Radni Miasta Bydgoszczy, konkretnie przedstawicieli każdego klubu radnych w Radzie Miasta. Trzech przedstawicieli rad osiedli, ale co ważne, w zarządzeniu jest zapis mówiący o tym, że jeżeli temat posiedzenia Rady Spraw Partycypacji będzie dotyczył innego osiedla niż z tego osiedla są przedstawiciele, to będzie uczestniczył czwarty przedstawiciel reprezentujący właśnie teren, którego dotyczy posiedzenie samej Rady. Przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniorów oraz ze strony urzędowej, czyli strony urzędu koordynator zespołu wspierania organizacji pozarządowych oraz moja osoba jako dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, a także dwóch urzędników zajmujących się bydgoskim budżetem obywatelskim oraz konsultacjami społecznymi. Zadania. Przede wszystkim konsultowanie i opiniowanie realizacji programu BDO oraz konsultacji, proponowanie zasad oraz rozwiązań w celu prawidłowej realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski i konsultacji społecznych, opracowywanie rekomendacji dotyczących działań zmierzających do rozwoju programu, czy promocja programu BDO oraz konsultacji społecznych, a także inicjowanie działań konsultacyjnych na podstawie regulaminu Bydgoskie Konsultacje. W skrócie, posługując się konkretnym przykładem, wynik konsultacji społecznych BDO zakładamy, że będzie jednym z głównych tematów pracy Rady do spraw Partycypacji Społecznej i kształt regulaminu zostanie przez tą Radę wypracowany i zaproponowany prezydentowi do podpisania w zarządzeniu prezydenta miasta. Rada oczywiście ma charakter doradczy. Zawsze gdzieś tam znajdziemy przykłady, kiedy być może jakieś zalecenia, opinie, uwagi nie są brane pod uwagę, ale zdecydowana ich większość na pewno jest. I myślę, że w tym zakresie, jeżeli będzie konsensus strony społecznej, rad osiedli, radnych miasta Bydgoszczy czy urzędników, to na pewno prezydent nie będzie zmieniał tych ustaleń co do regulaminu bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Ważną częścią tych zmian była to uchwała, o której wspomniałem w 2017 roku. Na jej podstawie odbyło się 19 procesów konsultacji społecznych oraz 4554 osoby wzięły w nich udział. Te takie najbardziej popularne, najliczniejsze, jeżeli chodzi o zaangażowanie mieszkańców, dotyczyły kolejności budowy basenów, ale także były inne, chociażby bardzo trudny temat dotyczący opłaty za śmieci. Wniosek był taki, że decyzja prezydenta była na podstawie chociażby konsultacji, gdyż było wiele głosów świadczących o tym, że mieszkańcy za żadnym z tych rozwiązań, które w konsultacjach zostały zaproponowane, się nie opowiadają. I to też był jeden z wniosków, wbrew temu, co gdzieś tam ktoś twierdzi, że nie wsłuchano się w to, co wyszło w konsultacjach. To jeden z wniosków też jest właśnie taki, że żadna, że tak powiem, z propozycji nie była do końca akceptowalna. Ta część konsultacji planowane w 2018 roku. Wspomniane odnośnie budżetu obywatelskiego, które dzisiaj ruszają. Drugi bardzo ciekawy i społeczny, bardzo ważny dla mieszkańców temat zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej w rejonie budowanego basenu olimpijskiego na Storii. Mówiąc wprost, zlecimy wielowariantową koncepcję na podstawie tych materiałów, które już mieszkańcy do nas przysyłali, na podstawie tego, co przygotowuje Wydział Inwestycji Miasta. Mając tą wielowariantową koncepcję, pokażemy ją mieszkańcom w ramach konsultacji społecznej, czy tak chcą, aby tereny otwarte, bo mówimy o otwartych terenach, przy ulicy Królowej Jadwigi wyglądały. Drugi etap rewitalizacji Parku Witosa, czyli ta część dotycząca muszli koncertowej.
Także konsultacje, to jak sama nazwa wskazuje, to jest etap, na którym jeszcze wszystko jest możliwe oraz funkcja muzyczna tego terenu może zostać zachowana wbrew gdzieś tam twierdzeniom, że już to jest przekreślone i na pewno decyzje do zawalów. Konsultacje dotyczące przyszłej funkcji zabytkowej hali targowej. Tutaj jesteśmy na etapie zabezpieczania budynków od strony konserwatorskiej, od strony technicznej, ale będzie to stan deweloperski pozwalający nam dostosować do funkcji takiej, jakiej będą chcieli mieszkańcy. Konsultacje już wynikające z ustawy dotyczące gminnego programu rewitalizacji będą musiały być one przeprowadzone, aby móc skutecznie wydatkować środki unijne. Jest to jeden z wymogów. Trwające aktualnie konsultacje dotyczące strategii rozwoju Bydgoszczy do roku 2030. Kilka etapów tych konsultacji, część już była, część przed nami. Kierunki rozwoju komunikacji publicznej w Bydgoszczy. To już, tak powiem, ciekawy pomysł, który pan prezydent zaakceptował, dotyczący dyskusji, szerokiej dyskusji, która się toczy na różnych portalach społecznościowych, chociaż kwestie, nie wiem, Hyde Park, Bydgoszcz, Społeczny Rzecznik Pieszych. Kwestie określenia być może stref, w których powinny być badane priorytety, jaki priorytet powinien być w strefie śródmiejskich, czy piesi, czy komunikacja publiczna, rowery, czy samochody, następnie w dalszych strefach miasta. Na pewno będzie to ciekawa, merytoryczna dyskusja, która być może nie przyciągnie liczby osób zaangażowanych, takich jak budowa basenów, ale każde miasto taką dyskusję na temat priorytetów w komunikacji, dlatego nie mówię w publicznej, bo mówimy o całej komunikacji, łącznie samochodowej, na temat takiej priorytetyzacji powinno przejść. No i z tym jakoś tam się wiążące na pewno konsultacje dotyczące sieci połączeń komunikacyjnych po uruchomieniu torowiska na ulicy Kujawskiej. Podobnie tak jakby to było po uruchomieniu tramwaju do Fordonu. Będziemy rozmawiali z mieszkańcami nad zmianami w komunikacji publicznej, gdyż to jest też dosyć duża zmiana. Przypomnę, w tej perspektywie unijnej powstanie to nowe torowisko, powstanie 21. Zakupiliśmy 21 nowych tramwajów, powstanie torowisko od ulicy Toruńskiej do ulicy Fordońskiej z nowym mostem prowadzącym do ulicy Łęczyckiej. Czyli te wszystkie rzeczy, one wymuszą zmiany w funkcjonowaniu dotychczasowej komunikacji publicznej oraz konsultacje, które będą miały charakter lokalny, dotyczące nazw nowych basenów osiedlowych na Kapuściskach, Tatrzańskim oraz Miedzyniu.